Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu Farming Simulator 2015. Dzisiaj ze mną jest Tanas. Siemanko. I Wojtek. Siemano. Tutaj takie przepiękne wystartowanie na headerze. Tanas dzisiaj kosi. Kończy dokładnie. A Wojciech robi, co ty robisz? A ja robię orkę tam pomału. Zaległą na ziemniakach, co było ogólne. Okej. Okay. Po tych ziemniakach co nie dokopałeś tych ziemniaków, nie? Cicho bądź, bo się wyda. Jeszcze bramy u mnie jeszcze nie naprawiłeś, dobra. Ty? A czemu u mnie brzuska twoja jest biała? No bo pewnie coś z teksturami masz. W sumie brzuska jest biała w oryginale już, nie? Gdzie ja puk mam? No ja dobra. Nie wiem, bo ja mam tego moda dodane. Jakiego moda? Podmienioną datę tą. W tym tam ale... instalowany jest simulator, nie? No to jak ty z nami grasz na multi? Musielibyśmy mieć wszyscy to podmienione. Nie wiem, ale u mnie jest brzuska biała. Też to jest, że śnieg to jest, nie? Zrobię ja. Screena i wyślę. Ale nie wiem czemu, nie? Tu się pali... Dobra. To możliwe, bo przecież nawet pamiętam jak miałem ten. To real terrain całe, nie? Od modu orki odpowiadające. To na multi mi to też działało, pamiętasz? No. A nie zaznaczone było. Ty pojemny ten mój Ursus, on chyba tu weźmie 160 litrów. Dobra, 170. No bogato. Walić biedę. Ty aż tak myślę, że mi się zlaguje serwer jak włączę go guta. I tak go włączę. Przepięknie. Co ja robię u was? Co robisz u nas? Nic. Tak, na waszym widoku. Jak na widoku? Nie mamy mało cię, nie no rozumiem cię trochę. Chodzi o ten. Co wy widzicie, co ja robię? Stoisz w miejscu. Jesteś u mnie na farmie najprawdopodobniej i dymiesz mikrowy. Nie, bo ja wsiąść w ciągu. U mnie wy stoicie w miejscu. Ty stoisz na podwórku w ciągu, a ten tam jest zacięty w polu. To najprawdopodobniej cię wywaliło no, i tak wywaliło cię. Groj se w tego, w Deforesta i tyle. I Jiria. Albo internety kup. Właśnie, co za internety kupić? Właśnie. A, dobra, posiedzisz. Takie plany miał. Takie były fajne plany. Sobie zaorał te ziemniaki, których nie wykopał do końca. Kamienie by w polu wyrywał. Się kurzy za to talerzówko? Chociaż nie, to jest jakiś gruber a la gruber. Gruber a la gruber. Coś mi się wydaje, że nie skończę dzisiaj tego, bo mi się nie będzie chciało. I żeby nie przedłużać. Jutro szkoła znowu masakra. W sumie... Masakra to jest zawsze, nie? Tylko szkoła. Tego się nawet poprawić nie da, nie? I zapewnie powrót do domu godzina 15. Ciemno jak w dupie. O Jezu, 15. Chciałbym o tej wrócić. Ty tam pewnie o 11 jutro wracasz. Ja jeszcze ten metr u mnie tu leży, koło pola. Metra, żebym teraz walił. Ja wracam zawsze o tym. O 17:20 jestem w domu. Słabo. To słabo. Ale mnie przelegwuje trochę, nie? I pewnie też to teraz odczuwasz, nie? To. Tak właśnie patrzę, ping taki mały, a tu takie jakieś letkie ścinki, nie? No bo tutaj se trzeba nową grafikę kupić, nie? Chociaż w laptopie się wątpię, żeby dało grafikę wymienić, nie? Chociaż mogłem się na tą drugą przepiąć, ale zapewne się szybko zagrzeje. Rudy ma lepsze dni. Aż baterię sobie odpiłem, bo nie zdałem sobie sprawy, że jest podłączona. O ludzie. No tak, ja z kogutem w polu robię, nie? Ja nie wiem, czy takie wymagające te animacje są, czy od czego mnie tutaj przylakczywuje. No i pięknie. Nie, więcej chyba już takich akcji nie robię.
Duże lagi masz? No takie 2 na 10, 2 FPS-y, nie? No, no to właśnie to odczuwam, bo jakoś tak... Na 50 możliwych. Raz w nie dzieje, 1 na godzinę, raz 4, no. Cóż cię słabo trochę słychać, nie? Czasami. Że mnie? Tak, że ciebie. Mi się mówić nie chcę. No kurde mać, co tu się tu czyni? Jezu, dojechałem do końca pola, wreszcie. Co dopiero? Przez te twoje lagi tam trochę takie to... Nie powiem, mój komputer też nie jest za dobry, no ale... Nie, ty ja będę to kultywatorował, gruberowa po odcinku, nie? A się nie chce? No ty, ja się patrzę w siedzenie i mam 3 FPS-y. To co ty byś robił przez ten odcinek? To bo ty mi tam pewnie podżerasz przez te twoje hamachi jakieś, nie wiem, rdzenie przez, procesorowe. Przez moje hamachi, a nie twoje? Nie. Nie no, chwila. Dobra, jakaś różnica jest, hamachi wyłączone. I nagrywamy dalej. To jadę. Jadź. Bo robić trza. Jak tu wejść? Ty hamachi chyba takie lagujące, bo ludzie chyba w sub walnęłem. Ja tam nieodpalono, cieszę się z tego powodu. O Boże, co ja dzisiaj na OLX-a jak widziałem, nie? Ty. Włączyłeś hamas i już mam mniejszy ping, czaisz? Czaję. A bo ty też miałeś uruchomiony dla Teo. Ja mam wyłączone. Nie no, ale u mnie byłeś na hamaczy, jak się nie mylę. Zaraz zobaczę. Nie no, wyłączone, chyba że tutaj w programu. Co robi nowy internecik, nie? Macie mam wyłączony. U mnie na hamaczy byłeś, o ile pamiętam. Na początku jeszcze, jak przed nagraniem, to byłeś. Do stupingu mi skacza, jest dobrze. Tej nie zasypiaj tam, bo coraz ciszej mówisz, serio ci mówię. Aż tak źle? Bardzo. Mhm. Wątpię, żeby ktoś cię słyszał. No ja go słyszę. Ja też czasami. Cieszę się. Chyba, że ty jesteś głuchy. Nie no, wiesz, takie tam, ja gram w takim położeniu i... Mikrofon mi zdycha. Spać mu się chce. No. Ogólnie ja to mam tak, nie? Mikrofon mam podłączony, słuchawki mam założone, nie? To wiesz. Mam takie magiczne, tylko jedno wejście w laptopie. Na dzyrę? Na dzyrę. Dzyrę mam na mini coś tam, jacka, czy jak tam się nazywa. O, ale się kurzy. O Boże, ten... Warsus... Majtek się kurzy. Ten Warsus już 10 litrów wciągnął na dwa kółka ledwo. I, no i poprzeczniaki tam, takie tam. Wojciech, zapytaj o coś ciekawego. Na przykład... Co mam się pytać? Na przykład... Dlaczego nie nagrywam The Forest? To ty tam miałeś dużo serii. Nagrać i do tej pory nie możesz nagrać. No bo Minecraft nie mam z kim nagrać. Ty tam jesteś noob i rzuciłeś Minecrafta. O wiem, z Thanasem nagram Minecraft. Kiedyś tam. Ja mogę najwyżej... Nie wiem, chyba. Z przeglądarki. Jak się w dinozaura gra, jak się internetu nie ma. Noob jesteś. Nie wiem, możliwe. Ej, mówię, co to się stanęło, a tu bidzon pełny. Co ty mówisz? To ci sypło tej kukurydzy. Sprzedałem gospodarkę Tansowi. Ja nie wiem czemu ty nie umiesz odmieniać czy jak, bo ja już nie wiem. Dobra, weź wal się, dobra? Nie. To jest Thanas, czyli Thanasowi. Thanasowi. No Thanasowi, pasuje ci? Tak. Trzeba umieć odmieniać. No, wiele lepiej. Bo cię dobiją kredką. Cię kredkami. Ja tu jem 85. Doję cię tam. Pod górę ciśnie, głupio. Kiedy gramy weź w Counter-Strike'a? Wylej. Kupiłeś? Nie no, co ty. No właśnie. Bida w kraju. Na Steamie mnie nie lubią.
No jesteś fiś. Ty jesteś fiś, nawet nie wiedziałeś, jak się konto na Steamie zakłada. Umiałem, ty... Tak, ciekawe, kto cię musiał instruować, gdzie jest, zarejestruj się. Nie wiem. No ja ci musiałem mówić. Ty. Ursus się brudzi. Beka. To ty nie powiesz. No, nie powiem ci, że się Ursus brudzi, bo się brudzi. Bo się nudzi. A że się ryma walnął. Co se w Deforesta graj i się drzyj. Chociaż nie, bo już kanibali nie musz. No właśnie. Powybijają mnie wszystkie. Tak, komendom, czy jak to było? Ty sam nie pamiętasz. Vegal mode chyba. Tak, Vegal mode. A jak? No mówię tak. Ty no. Jesteś głuchy. Nie, ty powiedziałeś tak Vegal mode. Ej, idź z tobą, widzę się dogadać. Ej, u mnie się jak się okazało kanibali nie miałem, bo miałem wyłączone, nie wiem, pewnie Wojciech tam jakoś się skradł mi do płyty głównej albo do dysku twardego i mi wyłączył kanibali. I sobie dzisiaj włączyłem dzisiaj, i takie... Dzisiaj... Dobra, mów. I takie cwele na czworaka zapieprzają i mnie dobijają. Już mu się odechciało grać na kanibalach. Fajnie ryja, dro. Tak, dro fajnie? Ta. Fajnie jak się ten, jak w pułapkę ci wlezie. Identycznie jak Wojciech. Ja nie wiem, czy ja Wojciecha nie złapałem czasem. Sobowtóra jakiegoś. To dzisiejsze nagrywki komp mi laguje, nie? No chłopie, ty jesteś już teraz gwiazdą, niedługo z tym. Z samą będziesz nagrywał. No. Od Luftiego się zaczyna. Łączy się na Rafiku. Tar, na Rafiku. Rafik jest słaby. Nie no dobra, na wujku, bohunie. Powiedz mi jeszcze, nie? Ile ty masz downloadu na tym necie? Ja? No. Ale zależy ten, jak pobieram, ogólnie ci chodzi? Ale nie, no na speed teście ile ci wychodzi? No 10 mega. Co ty gadasz, a jak pobierasz przykładowo z jakiegoś bezlimitowego hostingu, to do ilu kilobajtów dochodzi? Czy to już na mega się przelicza? 4. Mega? Mhm. Urąbany. O, zapierdziela jak głupie. Nie, to akurat mądre jest, wiesz. Lepiej nie chrzanić, bo później się limicik włączy, jak się okaże, że ci wkręcili, bo to tylko 7 dni do reklamacji jest. 90 mega może już przekroczyłem. 90 giga. No, giga. A powiedz giga mi, powiedz mi jeszcze, jak tam masz te internety, nie? Mhm. I pobierasz przykładowo tam, wiesz, jak masz te 4 megabity na sekundę, to ci się 4 megabajty pobierają, czy jak to jest? Nie, megabity to inaczej się, megabity, a są megabajty. Nie wiem, już sam to nie odróżniam, przecież powiem. Zależy. Jak siedzę na internecie, to się szybciej pobiera, czaisz? Magia. Zostawię kompa, to mało, 1 mega. Jak coś robię, to 4 mega odbieram. To jest magia, jak w tym TVP ABC. Ja to jak przykładowo pobierasz coś, nie wiem, tam 4 megabity czy megabajty to jest na sekundę, to co to 4 te mega cię pobierają na sekundę? Mhm. Ta. 40 mega w 10 sekund. Co ty, na pewno? Mhm. 400 mega w 100 sekund? 1,5 minuty? Prawie? No, nie, no, coś takiego może, zależy. Prawie 2 minuty 400? Nie, to niemożliwe może się być. Nie, to się inaczej to przeliczę chyba. Brałby, nie? Jak Zychu dotację. Mhm. Dużo tam jeszcze mąż? Zależy czego? Kukurydzy, he. A, kukurydzy. Nie tak jak ty plantację otworzyłeś w Minecrafcie. No ale to tylko pszenicy. Pszenicy. Ty wiesz chociaż jak wygląda pszenica? Nie. No. A ty wiesz jak wygląda przężyto? Wiem. To dlaczego mówiłeś przężyto na jęczmień? Dlaczego mówiłeś na przężyto jęczmień? Co ty za bajki z dera wkręcasz? Nie wiem. No. Wtedy jeszcze kota mi rozjechałeś. Ja ci rozjechałem kota? Nie, a kto mi mu łapy pokucinął? Sidła w las. Sidła to ty zarabiasz. Bardzo przykra historia. Ja ty
teraz ile masz tej kukurydzy tą jeszcze? No jeszcze 4 przejazdy masz na dnie. No i bizon zdechnie. Bizon tam wiesz, już nie mój, ja dostałem za niego uczciwe pieniądze. I jestem biznesmenem, bo mam 500 000 euro. Ej, minus 31. Długo. Już nie. Teraz masz 969, zgadłem? 69. I zapewne nie zgadłem. Jak on ma dług w sklepie za wino, co on chcesz? Ja ty tam zychu na zeszyt bierzesz. Ja chociaż na zeszyt, a nie długu takiego wypieczonego. Ty rejestrujesz paragony, chłopiec, na zeszyt bierzesz, nie? O cholera, siły nie mam rąbać. O, ty dopiero zauważyłem, że mi jeszcze jeden kawałek został. Taką ja mam skleruzę. Ty, jakie tu było zboże to, co ja teraz ten gruberuję? Pijesz mu sklerozę. Pszenicę. Jesteś to pewny? Tam, gdzie pasowałeś w ostatnim odcinku? Tak. Pszenica. Wiem, he, bo jeszcze pamiętam, że były dwa pola pszenicy nam zostały. Tam gdzieś zostało, o tam wiem. Za farmą... To Przemek wiewą? Nie, ta akurat jest normalna. Ty, albo mi się wydaje, albo dźwiga go trochę. Chodź na obciążnik, o ludzie. Ty miele laczka. Napęd różnicowy by się przydał. Ty włącz. Nie mam, nie posiadam. Urwałeś mi dźwignię od tego. W sumie tutaj... Tak jak w 60 w symulatorze 13. Biegł w łajkę, nic nie ma, kurna. Jak żeś urwał, to nie ma. Gazu w podłodze też nie ma. A to jedzie, nie? Hamulców nie ma, no, wgniótł się. Można tak powiedzieć. Na sznurek. Ręcznego też gazu też nie ma. I to jeździło, nie? Przemek jak wsiadł, to od razu w stodołę wjechał. To na dwóch kołach, chłopie. Tak. No bo przednich nie było i dlatego. Testował. Dzisiaj rano niespodzianie znów Alina włącza pranie, pelka brzęczy, ona jęczy i jak zwykle... I dalej nie pamiętam. No to jak ty wiedziałeś? Grzelakowa? Coś tam, grzelakowa u góry odkurzaczem, coś tam. Danka tłuczkiem norka bije. Skąd ty to znasz? Nie wiem, tak mówię. Ja to muszę znać? Tak. No wiesz, jak zacznę śpiewać, to ci zblokują tego. Płytę główną. Da, grafikę ci zje. Tak. Zobaczysz, jak wejdę, to ci całego laptopa schakuję. Chcesz, to możesz mi schakować tą obudowę, co stoi koło mnie pustą. Znaczy no jeszcze... Nie, tego nie chcę. Jeszcze z działającym czymś, co jak się odpala, to chodzi jak ten... Beczkowóz. Tak fajnie wyje charakterystycznie. Ty, ten Ursus to chyba coś źle ma ustawione te... dobra. To co wiesz tam od paliwa, od kopcenia tak jakby to też powiedzieć, co gaz jest podciągnięty, nie? Gaźnik? O tak. Szkoda, że ten wałek się jeszcze nie kręci od przedniego, nie? To byś ustawił, a nie? No to ustaw mi, bo ja się nie znam. To co ty w ciuni tu robisz? Pracuję. Ciężko. Ty powinieneś wziąć ten agregat i heja na plecy. Ta. Ty byś go ciągnął, ja bym tylko, wiesz, sterował tą lejcami. Ty, bo jak ja zacznę tam sterować, to zobaczysz. Tak to się kiedyś na Kuniu robiło. To były czas. Tylko Zychu, wiesz, ty tam, nie wiem, czy to pamiętasz, nie? No, bo ty nie żyłeś wtedy. Nie, no ty nie żyłeś, bo wtedy... wtedy akurat ty u mnie konie ciągałeś. Konie ciągałem? Ty słuchasz sam siebie, co ty mówisz? Słucham. Nie, ja widzę i słuchasz. Ty konie na plecach niosłeś, a konie ciągły pług dwuskibowy marki... Obrotowy. Unio grudząc. Grudząc, o Boże, Zychu. To jest nowa firma, co ty chcesz? Ty wjechać po tych ziemniakach tym gruberem? A jedź.
Bo ja już wiem, jak ty to będziesz orał. Ty będziesz tak orał, jak kopał te ziemniaki. Tutaj te cycle, jak ty to powiedziałeś w którymś tam odcinku przy kopaniu. Cicho bądź. Cycle. To są dędzle, nie coś, cycle. Coś ci trawa nie odrosła na tej łące. To już nie moja. No ale była. Moja też. Ta. Kopaczowa to wzięła. A właśnie ten... Nie poszła. Kto jest z tym teraz? Premierem? To jest ta szydło cała, nie? Tak, skrzydło. Tak. Bo jak ta partia... O, tutaj to jest znowu cycle pełno tego. No bo jak ona jak ta partia PiS wygrał, nie? Jo, PiS wygrał, bo PO rządził przez ileś tam lat i nie potrafili rzekomo nic zrobić. A to trochę niesprawiedliwe, nie? No. Życie, Przemek. No to tak jakby tego. Jakby teraz Dudę zdegradowali. Tego nie. W sumie przynajmniej ludzi nie będą okradać. Się chwaliła z okna Pendolino, jak ty ktoś w reklamie powiedział. Wojciech, kup mi GTX-a jakiegoś. A, prędzej ty mi kup. Ty zarabiasz na tych refingach tam. Tak, jedyne 30 zł. No ale zarabiasz. No to ty też zarabiaj. Za rok będziesz miał. Ja nie mam czasu w takie coś. A ty w ogóle wiesz, na czym te reflinki polegają? Na hajkowaniu. Na hajkowaniu, tak. Hajkowaniu. Ja mówię, nie mam czasu w takie coś się bawić. Nie? A co ty wtedy teraz robisz, jak ty nie masz czasu? No ty chore zbieram. A, bo kanibali nie ma i taka cisza słowiańska zaduma. U ciebie? Powinieneś się drżyć? No. Lina mi brakuje. Z czego mogę linę zrobić? A ze szmaty. Idź na tą łódkę i tam będzie. Kurze, komu u ciebie jak masz wyłączonych kań... O Boże, ty ale się fajnie zawiesiłem. Aha. Jak podniosę. Elegancko, ładny domek. Dobra, wyjadę. Ju. Coś mi się wydaje, że... Nie przejazd. Że se tutaj nie dobije na tych YouTubach 400 w tym roku jeszcze. 300 będzie na pewno. Co tam, Wojciech, robisz? Ja nic, ja gram w The Forest. No takie tu, tam słyszałem o biurko. Ty głupi jesteś. Ty jesteś głupi. Zaraz dostaniesz bana na tym spiku i się skończy dzień dziecka. Ty, nie pyskuj. Ty nie pyskuj. Lubku. Chodzi, kanibale zjedzą. Wojciech, kup mi kosę w Counter Strike'u, jak będę miał. Ja ci kupię. Ty weź zobacz, ile bez łapek w górę pod ostatnim filmem. Czekaj, no. Ja to... O Boże. Coś mi się wydaje, że mam zęba w tym... w gruborze wyrwane. Coś tak mi tutaj nie przykrywo. Ile je? Albo Wojciech tam potrzebował płaskownika i Boszem mu odrąbał. A ty mnie w ulubionych nie masz? Nie, bo od razu jesteś teraz tym. YouTuberem wielkim. Ty pewnie masz tam, wiesz, w zakładce najlepsi youtuberzy świata, nie? Dobrze, ten kultywator jest mój, bo pogięty będzie. 3 dni temu dodane, a łapek jest 21. Tylko? A ty pewnie też nie dałeś, nie, Nubku? Dam z dwóch kont. Będzie cenzura. Nie no, żartuję, mam jedno, co wy... I ty teraz widzowie wiedzą, że mamy tak naprawdę 19 łapek i Wojtek to multikonciarz i należy odjąć każdą łapkę od jednego filmu. No i dobra, ochromi. Coś się wysłowić nie potrafisz? Masz 20. Aha. Czemu? Jedną w dół. Pewnie od ciebie, nie? Nie no, masz 21. A w dół ile? No, 0. To dobrze. Myślałem, że jakiś fiut dał. Fiut, może daliśmy.
Dobra, Wojciech, weź tam zapytaj się od siebie mnie coś. Kiedy będziesz nagrywał The Forest? Nie, nie będę nagrywał The Forest z powodów takich jak... Gram w trybie okna, to raz. Tryb okna, to rozdzielczość 640x480, czyli jakość 480p, nawet nie HD. No, dawaj dalej. Kiedy będzie Minecraft? Minecraft? Minecraft będzie na pewno, chociaż nie, dobra, nie będę obiecywał, na pewno będzie w którymś tam tygodniu tego jeszcze roku pewnie. Pewnie taki odcinek specjalny na Wigilię. Mhm. Kiedy zaczynasz nowy sezon LSA 15? Jak skończę ten. A czyli ogólnie to będzie tak, że skuszę jeszcze jakieś pole na pewno. Znaczy Thanos mi będzie kłosił. Bo jemu się nie chce. Nie, bo ja mu bizona już łopchałem i wiesz, takie tam. No jo. No nie zauważyłeś, że bizon na twojej farmie stał? Widziałem, przecież się pytam, czemu wózek u mnie stoi na podwórku, ty na środku jeszcze. No to przecież ci mówiłem, że header akurat wyciągaliśmy. No to przecież wiem, ty. No to ty, imbecylu, a pamiętasz jak żeśmy, jak żem ustawiał ten wózek u ciebie w tym stodole? Przecież wiem, ty imbecylu. Cicho bądź, nie ściągaj za mną. O ty, beka? Beka sobie. Kręcą się te wałki w kołach w środku. Ci się kręcą, majki, na dupie. Dużo ci tam jeszcze zostało, kolego? Już, na formie jestem. Kiedy zaczniesz nagrywać z muzyką te filmiki? What 500 subscription. Albo jak będę miał lepszego komputera, bo tutaj to wątpię, żeby tutaj zainstalował Vegas albo coś w tym stylu. Także łapkujcie, komentujcie, subujcie, to jego motywuje na dalszą pracę, na nowy komputer. I reflinki klikać. A w reflinki nie. Ty tam cicho bądź, bo ty też tam w reflinki tam, musisz tam klikać. Są wirusy. Nie ma wirusów. Co ty chcesz od wirusów? Wirusy są dobre. Tam są wirusy. Mi twój Facebook to wielki wirus. No, twój też. Ty tam też masz jakieś nielegalne oprogramowanie na tym komputerze twoim, nie? Tak, chyba. Pewnie tam jakieś pornografie dziecięce i w ogóle. Ty jesteś tym Trynkiewiczem. Trynkiewicz podobno jest u nas, powiecie. No, nazywa się Przemysław. Nazwiska nie będę podał. Raczej Wojciech. Choć i tak nas znają, to ja nie wiem skąd. To z internetów, bo ty spamisz tam pewnie ludziom po Facebookach. Ty, bo pariło. No mów! Miałeś coś mówić chyba, czy nie? Ja nic nie mówiłem. Coś tam bombariło i tyle żeś powiedział, bo żem cię nie słuchał dalej. Czy wcześniej nawet. No to powiedziałem wszystko. Posłuchasz se na filmie. Aha. Powiedz mi, która to minuta będzie. O Boże, abym prawie już koło urwał. O Jezu, o Jezu. Ty większość pól mamy obrobione, widzę. Ty masz obrobione. Ja sobie powiem, co ty masz obrobione. U elegancku, o Boże, żebym w supa walnął. Teraz tu można po lesie chodzić, jak się kanibali nie ma. A ja ten, o Boże, denerwujemy to szybkie chłodzenie. Tutaj kukurydza została, nawet trzy. Tutaj jedna. Ale skłosił, ile ci tam sypło sąsiad? 5 ton. Weź zobacz na przyczepę. Wojciech, cicho. Ja mówię 5 ton. No ciekawe, to będzie bliżej. Moja babcia. Bizon już przygotował, już header zmieniony. Tu, o Boże. Ty, bo manualnego nie mamy, nie? Chyba nie. No chłopie, chyba tu nie. Prawie pełna. 6 ton 288 kilo. A cóż to za siewnik profesjonal? Takim to ja na krzesłami rzucają, ty. Czym rzucają? Tymi krzesłami, te krzesła skaczą od samolotu. No wiem, a wejdź do tego. Wejdź do takiej jaskini, wiesz, co się w dół wchodzi, nie? No i co? I po prostu u mnie tam był ten... kadłub od samolotu, tam wiesz, gdzie piloci są. U mnie nie. A wejdź tam, jak będą kanibale. Co wejdź, ty? Posram się, łopie, jak tam wejdę. Człowieku, kanibali nie ma, nie? A pójdę na ten statek, to tam jakiś kanibal na tym statku jest.
A on chociaż taki atakujący jest? Nie, bo on zaraz... Nie, jak ten, stoisz na brzegu morza, nie? No. On na tym statku zaraz zeskakuje, jak cię zobaczy we wodę i tyle jego widziałeś. Nagraj go. Ja będę nagrywać. Powiesz, że zboczenie zlata za nim. Tutaj kurde, dalej Wojciech siewnikami nie wyczyścił łod zboża. Ja go nie brałem. Szkoda. I ty się odpimpaj ode mnie. Sąsiad się tu już szykuje. Sąsiad się cały czas szykuje, ale się naszykować nie może. Szkoda, że gnojówka nie działa, nie? Tak to odrąbał. Mafia sztulecz. Jak nie działa? Tylko musisz nasrać. Trochę szadar miał bizon na spot. Da się czy nie da się? Teraz chwila prawdy. Zaczepiłeś to? No. Jak? Nie wiem. A czy czekaj, gdzie masz ciągnik z turem? To trzeba wyjaźdź tym siewnikiem tutaj od razu, nie? Zapnij, zobacz. Aha, dobra, w tą stodołę, jo? Tak. Patyczki, kici. Co, otworzę już na header stodołę? To gdzie ty patyki zawarłeś? A w które w te otwarte drzwi, nie? Mhm. Ludzie, z tym turem ciężko wykręcić. Wrota mi urwie. Nie urwę. O Boże! Urwiesz. Jest małe zagrożenie, że urwę ci wrota, ale... Dobra, ten wyklepie się. Dobra, nawet nie patrzę do tyłu, albo dobra, podejrzę pół okiem. Daleko tam wjeżdżać, czy nie wjeżdżać już? Tak, żeby było w środku, nie? To trzeba sprawdzić... Jest i w środku. Header spadł, ale jednak się nie przyczepił. Bo to złom. Czekaj, bo tu jeszcze łobciążnik jest założony, trzeba wyczepić. Aha, dobra. Dobre. Tutaj krzesło latanie, ja pierdolę. Ale dziwnie ten tur trochę taki... Tak trochę. Jest i... Mission... Nie, czy jak jest po angielsku? Mission Security, czy jak to jest, nie? Nie umiem. O, mam takie pytanie do was, ludzie. Ani do was, nie. Do tych, co będą oglądać. No to mów. Wy i tak nie macie tego pojęcia na pewno. Choć Thanos ma na pewno. Bo ty to nie masz. Ty tam ci obądź. Zależy co. O grę mi chodzi. Co jest lepsze? Mafia dwójka, czy ten Hitman? Stwierdzam, iż ponieważ, iż gdyż dlatego, że GTA 4 jest lepsze. A ja nie chcę tego. Krowy tutaj głodówkę ma, ta już się kładzie. Już oczy białe się robią. Już się wylewają. I się zaraz wyleją. Ta tutaj już zdechła w pozycji stojącej. Kukurydza na tej mapie jest już wszystka skoszona, nie? Nawet nie wiem, nie patrzyłem. Ja sobie turbo włączę, a nie, to już na następny season, taki, którego już nie zagramy, będzie. Tutaj zrobione pole, tutaj będzie trzeba robić. Tutaj już schodzi ta Wojtka zaplewiona pszenica, co on tu siał. Ty, no nie, normalnie jak ja cię znajdę na tym symulatorze, to cię skoszę. Ty, w sumie nam dużo tutaj robot nie zostało. Ty, to, dobra, to będzie, jeszcze będą jeszcze dwa odcinki może, tak to powiem. No, gdzieś tak. A mówiłeś, że to będzie ostatni. To tak powiedział? Ty. Najpierw trzeba dodatek kupić, żeby na następny sezon była mapa, nie? Aha, a mówiłeś, że dodatku nie będziesz kupował. No bo to jest specjalna wieść dla widzów, wiesz, takie tam. Dobra, i to byłoby na tyle chyba, nie? No niby tak. No, no to... Co ty tam chrzanisz? Na razie, cześć. Siemano. Siemanko.